Tuż po tym, gdy we wrześniu 1939 roku hitlerowcy dokonali inwazji na Polskę, na masową skalę rozpoczęły się prześladowania ludności cywilnej. Więzienia pękały w szwach, bo wrogiem III Rzeszy mógł być dosłownie każdy, bez względu na wiarę, narodowość czy zajmowane stanowisko. Odpowiedzią Niemców na coraz bardziej przeludniające się zakłady penitencjarne było tworzenie tzw. zastępczych więzień policyjnych, dokładnie takich jak niesławne niegdyś Rosengarten, znajdujące się przy ulicy Powstańców w Mysłowicach. Więźniowie, którzy tutaj trafiali, zwykli nazywać to miejsce przedsionkiem piekła, bo jak później relacjonowali, woleliby właśnie trafić do piekła, niż do zastępczego więzienia policyjnego w Mysłowicach. Rosengarten, czyli Ersatzpolizei Gefangnis, powstało 13 lutego 1941 roku przy ówczesnej Göringstrasse 23 w Mysłowicach, nieopodal dworca PKP. Lokalizacja obozu nie była przypadkowa. Musimy się cofnąć do okresu międzywojennego, bo wtedy w Mysłowicach funkcjonowało francuskie towarzystwo imigracyjne i zabudowania tego właśnie towarzystwa zostały wykorzystane przez Niemców do stworzenia zastępczego więzienia policyjnego. Pierwotnie zastępcze więzienie policyjne powstało w zasadzie w Sosnowcu. Tam wykorzystano zabudowania fabryczne, fabryki tekstyliów. Natomiast Niemcy uznali, że te warunki, które tam są, nie są odpowiednie do osadzania w nim więźniów, dlatego że były większe możliwości ucieczki. No generalnie uznano, że te warunki nie są odpowiednie. Uznano, że lepsze będą znacznie te zabudowania francuskiego towarzystwa imigracyjnego, które no wiadomo już po 1939 roku, bo po wrześniu 1939 roku w Mysłowicach nie funkcjonowało. Jednak według przekazów już na początku wojny posłużyło Niemcom za miejsce odosobnienia dla mysłowickich Żydów, których wykorzystywano do przymusowej pracy na terenie miasta. W 1939 roku zaczęto gromadzić tam wszystkich tych Żydów, to było gdzieś około 120 Żydów mysłowickich. Po co ich tam zgromadzono? Zgromadzono ich po to, że po prostu spalono synagogę i ktoś musiał rozebrać tą synagogę. No to rozbierano ją, część wysadzono, część spalono, a resztę sami Żydzi rozbierali. Oni byli używani tutaj do prac porządkowych, tu na samym terenie miasta Mysłowic. Natomiast później już po wywiezieniu do Chrzanowa ślad po nich w ogóle zaginął. Tuż przed oficjalnym otwarciem Rosengarten zabudowania byłego towarzystwa imigracyjnego odpowiednio zaadoptowano. Te zabudowania towarzystwa imigracyjnego nie spełniały wymogów więzienia, więc po pierwsze pomniejszono okna, które były bardzo duże, tam o tak 2/3 zostały zmniejszone, zainstalowano kraty, zmieniono oświetlenie, w środku też dokonano pewnych przebudów. Budynek stajni został też zamurowany, wszystkie otwory, które się tam znajdowały poza otworem drzwiowym, były metalowe drzwi osadzone, dlatego że to był rodzaj karceru, który był wykorzystany później przez Niemców, więc wszystkie otwory zostały zamurowane, dokonano niezbędnych przebudowań. Oczywiście ogrodzono teren, co bardzo ważne, wcześniej tego ogrodzenia nie było. Ogrodzenie drewniane, płot deskowany, dodatkowo u góry znajdował się drut kolczasty. Dzięki ukształtowaniu terenu niemieccy strażnicy z Schutzpolizei mogli pozwolić sobie na 24-godzinną inwigilację więźniów. Panował pogląd, że z Rosengarten nie da się uciec, co w dużej mierze było prawdą. Oprócz tego, że mniej więcej w tym miejscu znajdował się ciężki karabin maszynowy swoim zasięgiem obejmujący większą część obozu, ważną rolę pełniły również wieże strażnicze zlokalizowane w dwóch narożnikach obiektu. No, jedna była tutaj w rogu i druga tam na wzgórzu. Tak generalnie chodzi o taką strategiczną obecność wzroku i możliwość panowania nad całym terenem. No tutaj z racji tego, że jest wał Przemszy, że jest Przemsza, że jest rzeka, takiego zagrożenia nie było z punktu widzenia strażników. Dzięki takiemu rozplanowaniu zabezpieczeń ucieczek z Rosengarten było bardzo mało albo nie było ich wcale, choć na próżno szukać o tym informacji w dostępnych dokumentach. Tam był karcer. Te ściany imitują obozowy barak, w którym numer jeden, w którym więźniów trzymano. Na betonie leżeli na takich twardych pryczach ludzie, którzy stąd właściwie codziennie byli do pracy wywlekani.
Ten mur to nie jest oczywiście oryginalny mur, ale imitujący ściany tego baraku. W karcerze więźniowie przebywali od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Jednak według relacji świadków najstraszniejszym miejscem była tak zwana cela numer 1, czyli miejsce, w którym trzymano więźniów politycznych. W pomieszczeniu znacznych rozmiarów i wysokości zbudowano siatkę z drutu kolczastego okalającą to pomieszczenie w odległości od 2 metrów od ścian. Wewnątrz tej klatki zbudowane zostały 3- i 4-piętrowe prycze na wysokości jedna od drugiej około 80 cm. W jednym rogu, poza siatką na podwyższeniu, umieszczona została wieżyczka dla strażnika. Miejscem do załatwiania potrzeb fizjologicznych były 2 niezamykane otwory znajdujące się wewnątrz celi, a oprócz tego znajdowały się 2 krany i umywalka. Cela ta była oświetlona przez małe okienko umieszczone pod samym sufitem. W okresie wojny, jako tymczasowe więzienie policyjne, straszyło na tyle, że powstała nazwa Rosengarten, czyli ogród róż. Znaczyło to, było to skojarzenie z śladami po krwi, która rozbryzgiwana się odśrodkową na ścianach przypominała swoim kształtem kolce róż. Takie tortury tutaj stosowali Niemcy, którzy przesłuchiwali swoich więźniów przed oddaniem ich do obozów zagłady. Miejsce przede wszystkim budziło grozę, dlatego że te tortury, o których mówiliśmy, nazwa zresztą, która wywodzi się od jednej z tortur, która miała być stosowana, czyli tego wału nabitego gwoździami, który miał być, służył do torturowania więźniów, bo to stąd jedna z teorii mówi, że to właśnie stąd wzięła się ta nazwa Rosengarten, ogród różany, taka właśnie ironiczna nazwa przez więźniów. Więc to budziło grozę. Bicie ludzi, używanie bykowców, używanie drewnianych pałek, wbijanie igieł pod paznokcie, także wszystko czyniono, żeby wydobyć zeznania. Czy świadkowie mówią między innymi o wlewaniu wody przez nos, o owijaniu mokrym kocem i biciu więźniów. Mówiliśmy już o tym wbijaniu tych igieł pod paznokcie, ale było na przykład podwieszanie za ramiona do góry i również bicie więźniów. Było też stosowane taka tortura, gdzie 4 więźniów brało pod ramiona i zatrzymało za nogi więźnia, następnie uderzano go pałką w krocze, on podnosząc, znaczy mdlejąc, opadał na metalowy kolec, co powodowało śmierć. Zanim jednak powstało Rosengarten, czyli Mysłowicki Ogród Róż, Niemcy korzystali z tego, co zastali, a warto zaznaczyć, że od 1904 roku w Mysłowicach funkcjonowało więzienie izolacyjne, w którym osadzano najgorszych recydywistów. Tuż po rozpoczęciu walk ówczesny naczelnik więzienia wydał dość kontrowersyjny rozkaz. 2 września naczelnik więzienia podejmuje decyzję o wypuszczeniu więźniów, którzy nie zagrażają społeczności, więc oni zostają wypuszczeni. Bo wydawać by się mogło, że nic się nie stanie, tak? Wypuścimy 80 więźniów. Niestety represje na mieszkańcach były dość duże. Do dzisiaj nie wyjaśniono kilku morderstw, czy grabieży, czy jakichś innych ataków rozbójniczych. Po tej sytuacji ostatnim rozkazem ówczesnego polskiego naczelnika więzienia było nakazanie strażnikom pozostania na terenie jednostki i oczekiwania na dalszy rozwój wydarzeń. Niemcy Mysłowice zajęli 2 września, przejmując tym samym więzienie wraz z załogą i częścią osadzonych. Co się zaczęło? Przede wszystkim sprawdzenie stanu osobowego, tak? Niemcy, znani ze swojej dokładności, zapewne sprawdzili księgi, z kim mają do czynienia, tak? Ci, którzy byli nieznaczący dla nich, zostali wypuszczeni. Ci, którzy stwarzali jakiekolwiek zagrożenie dla społeczeństwa, zostali zamknięci. I była potrzeba po prostu zwiększenia tych zasobów dla ludzi, którzy byli uznawani za kryminalistów. Tylko to jest pojęcie bardzo szerokie. Pamiętajmy, że Niemcy bandytami nazywali działaczy polskiego podziemia, polskich partyzantów. Także to było wszystko kategoria kryminalna w zasadzie. Tak? Polscy bandyci to jest właśnie to. Dlatego oni trafiają do więzienia. Okupantom, a przede wszystkim gestapo, zależało na wyniszczeniu polskiej inteligencji, jak i tłumieniu jakichkolwiek dążeń wolnościowych. Szczegółowo brutalność załogi Rosengarten opisywał jeden ze świadków tamtych wydarzeń. Ciepły opowiada o traktowaniu na apelach też. Jak te apele w ogóle wyglądały. Budzono ludzi nocą i stawiano po kilka godzin na zimnie, albo kazano, polewano ich wodą. No i o traktowaniu w ogóle przez strażników więźniów, czyli
Przy każdym zetknięciu więźnia ze strażnikiem, więzień był bity. Ciepły opowiadał też o sytuacjach, kiedy widział osobiście, jak komendant więzienia zastrzelił więźnia. Czyli to już jest zbrodnia, nie? W tym wypadku. Ciepły opowiada, jak później tak samo ci strażnicy też strzelali do więźniów. Każdy, kto trafiał do Rosengarten, przebywał tu zazwyczaj około 3 miesięcy. Jeżeli przeżył brutalne przesłuchania i wymyślne tortury stosowane przez okupantów, później był kierowany do obozów zagłady lub pracy przymusowej. Dla zdecydowanej większości byłych więźniów Rosengarten był to bilet w jedną stronę. Ale co ważne, w obozie nie zabijali tylko ludzie, ale również choroby. Pod koniec 1942 roku w grudniu wybuchła epidemia tyfusu. Znaczy, te warunki, które panowały w tym niemieckim więzieniu, były bardzo trudne. Niewystarczające żywienie, dodatkowo słaba opieka zdrowotna. No plus to, że odzież, w której przebywali ci więźniowie, no, pozostawała, nie mieli żadnych pasiaków. Tutaj po prostu byli w tym, co mieli na sobie, w tym potem przebywali w więzieniu. No i niestety duża liczba osób na takim terenie, złe wyżywienie, brak opieki zdrowotnej doprowadziły do tego, że wybuchła epidemia tyfusu. Przerażeni trochę Niemcy, bo jednak choroba zakaźna, niebezpieczna też dla strażników, spowodowało, że podjęto odpowiednie środki zaradcze. Zresztą w tym okresie nie wywożono więźniów z obozu, ani nie przyjmowano do więzienia. Także to był taki czas od grudnia do lutego 1943 roku. Tuż po zakończeniu epidemii obóz rozbudowano. Głównie po to, by zwiększyć miejsce dla potencjalnych więźniów, ale też i przestrzeń, na której owi więźniowie mieli przebywać. W dość prosty i prozaiczny sposób poradzono sobie ze sprawą higieny. Wszystko to miało jeden cel. Do epidemii miało nigdy więcej nie dojść. Ale oczywiście nie chodziło tutaj o zdrowie i życie więźniów, bo te nie miały dla okupantów większego znaczenia, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo strażników. Stworzono odszawialnie, pralnie, zadbano bardziej o warunki higieniczne. Zresztą stanowiskiem za to, że nie dopatrzono pewnych kwestii higienicznych, zapłacił komendant tego obozu, Hans Thomas. Bo tutaj nie zapewnił odpowiednich warunków i tutaj szczególnie stworzył niebezpieczeństwo dla funkcjonariuszy niemieckich Schutzpolizei, bo to ci funkcjonariusze pilnowali więźniów. Rosengarten w swojej historii miało 3 komendantów. Pierwszym miał być Hauptwachmeister Policji ze Szkoły Policyjnej w Katowicach-Wełnowcu, jednak jego nazwiska nie udało się ustalić śledczym z IPN-u. Drugim był Gustav Thomas, a ostatnim Karl Reichel, który funkcję tę pełnił od 1943 roku aż do ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku. W zastępczym więzieniu policyjnym i areszcie śledczym w Mysłowicach ostatnie miesiące swojego życia spędził niedawno beatyfikowany ksiądz Jan Macha, który na celowniku gestapo był już od początku 1941 roku. Tuż przed aresztowaniem Macha był dwukrotnie wzywany na gestapo, gdzie musiał składać obszerne wyjaśnienia. Wszystko to było związane z działalnością konspiracyjną młodego księdza, która polegała głównie na pomocy duchowej i materialnej, świadczonej m.in. byłym powstańcom śląskim. Ostatecznie Macha został aresztowany 5 września 1941 roku na dworcu w Katowicach. Potem rozpoczęły się brutalne przesłuchania i tortury. Ksiądz jednak nikogo nie sprzedał. O tym, jak był traktowany w Rosengarten w trakcie przesłuchań, informował jego przyjaciel Joachim Grytler w wysyłanych z zastępczego więzienia policyjnego Grypsach. Sam Macha Grypsów nie wysyłał, jedynie później, gdy miał taką możliwość, pobieżnie opowiadał o swoich przeżyciach rodzinie. Jako ksiądz, jako duchowny, szczególnie był maltretowany w czasie przesłuchań. Wiemy, że był często bity bykowcem. Jego ciało było, jak odnotowano właśnie w jednym z Grypsów, tak czarne od bicia, jak węgiel. Z innych opisów zachowań wobec więźniów w tym czasie w Mysłowicach wiem, że to ciało zbite
mogło nawet płatami odrywać się od kości, odpadać. Losy młodego księdza de facto nie miały się tak potoczyć. Według relacji świadków i jego współpracowników dla Machy najważniejsza była pomoc potrzebującym. Konspiracja, którą przypłacił później życiem, była na drugim planie. Ksiądz Jan Macha nie myślał o tym, żeby wchodzić w konspirację. Tak naprawdę to życie wymusiło, że organizacja, którą stworzył spontanicznie, jesienią 1939 roku na terenie Rudy Śląskiej, organizacja mająca na celu pomoc biednym rodzinom, tym, które straciły swoich ojców w czasie pierwszych miesięcy wojny. Spontaniczna akcja charytatywna, pełna miłosierdzia, pomocy, wychodzenia ze wsparciem dla tych rodzin, bardzo szybko została zauważona przez polskie państwo podziemne. Po pewnym czasie dołączył do polskiej konspiracji, nadając prowadzonej przez siebie organizacji nazwę Konwalia. Grupy pomocowe tworzone wokół Machy liczyły zwykle po 5 osób. Z tych grup w krótkim czasie powstała organizacja zrzeszająca setki ludzi z całego Górnego Śląska. Ksiądz prawdopodobnie był obserwowany już w 1940 roku, jednak nawet w późniejszych przesłuchaniach na gestapo nie zrezygnował z dalszej działalności pomocowej. W Rosengarten niewątpliwie cierpiał, ale jako wysportowany 20-parolatek nie dawał tego po sobie poznać. Ksiądz Jan w tym więzieniu przez pewien czas był także osadzony w takich celach szczególnej, pod szczególnym nadzorem i bity. Poza tym, co dla niego było trudne, to pozbawienie go możliwości wykonywania posługi kapłańskiej, w ogóle odprawiania mszy świętej, kontaktowania się z rodziną. Ksiądz miał dużo rozmawiać z Bogiem i prawdopodobnie nie tylko tężyzna fizyczna, ale i przede wszystkim wiara cały czas dawały mu ogromne nadzieje, że jakoś z tej beznadziejnej sytuacji wyjdzie. Był tak strasznie bity, prześladowany. Ułożył modlitwę, w której zapisał takie słowa: Panie Boże, abym mógł kiedyś stanąć przed Tobą razem z tymi, którzy się nade mną znęcają. I gdy Niemcy, gestapo, odkryli ten tekst, przeczytali ten tekst, to ktoś powiedział: to jest albo idiota, albo święty. W listopadzie 1941 roku ksiądz Jan Macha trafia do więzienia przy obecnej ulicy Szymanowskiego w Mysłowicach, gdzie według relacji miał mieć już względny spokój, a na pewno nie był tak traktowany jak w niesławnym Rosengarten. Tam też prowadził duchową posługę wśród współosadzonych. To właśnie w gmachu tego więzienia robi różaniec. Różaniec z odłupanej drzazgi i kawałka sznurka, który później staje się rodzinną relikwią. W czerwcu 1942 roku ksiądz Jan Macha trafił do aresztu w Katowicach, gdzie czekał na rozprawę. Większość czasu spędzał w odosobnieniu, pisząc do rodziny listy. Wszystkie w języku niemieckim, bo takie zasady mieli wobec osadzonych hitlerowscy okupanci. Gdy 17 lipca 1942 roku ksiądz Jan usłyszał wyrok śmierci, to sam prosił rodzinę, żeby starała się o zamianę kary. I władze kościelne także w Katowicach, choć nie było biskupa, a kierował diecezją ksiądz proniemieckiej opcji, Franciszek Woźnica, Franz Woźnica, starał się o uwolnienie księdza Jana Machy. Pisał do prokuratury, pisał do nuncjusza apostolskiego w Berlinie, do biskupa Heinricha Winkena, który odpowiadał za kontakty kościoła niemieckiego z władzami niemieckimi. No i wreszcie matka księdza Jana Machy, Anna, wraz z adwokatami udała się do Berlina. Wszystkie starania rodziny, by zamienić karę śmierci za rzekomą zdradę stanu na inny wyrok, zakończyły się fiaskiem. 2 grudnia wieczorem ksiądz napisał ostatni list do rodziny.
Macha został stracony 3 grudnia 1942 roku, 15 minut po północy w więzieniu w Katowicach. Do egzekucji księdza Jana Machy użyto niesławnej Czerwonej Wdowy, czyli gilotyny, którą naziści wymordowali podczas wojny około 600 osób. Ciało młodego księdza zostało prawdopodobnie wywiezione do Auschwitz i spalone, a do niedawna o jego postaci przypominał tylko symboliczny grób znajdujący się na cmentarzu parafii świętej Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Do Rosengarten trafił nie tylko ksiądz Jan Macha, przebywał tutaj również przez chwilę porucznik Wacław Stacherski, ostatni komendant katowickiego obwodu Armii Krajowej, który w wyniku pracy dwóch konfidentów i gestapo został złapany i aresztowany w Katowicach. Zresztą nie tylko Stacherski, bo wraz z nim rozbito całą grupę AK działającą w rejonie Katowic. Polskimi konfidentami odpowiedzialnymi za rozpracowanie porucznika Wacława Stacherskiego oraz jego towarzyszy byli Wiktor Grolik i Gerard Kampert. To byli polscy żołnierze, we wrześniu 1939 służyli w polskiej armii. Podawali się za osoby, które prowadzą też działalność podziemną i chcieli się zjednoczyć w ramach Armii Krajowej. Udano się na rozmowy. Natomiast, no cóż, okazało się, że byli konfidentami gestapo i doszło do dekonspiracji. Niestety, no troszeczkę pan porucznik Wacław Stacherski tutaj nie zachował należytego bezpieczeństwa, uwierzył im i niestety przypłacił to życiem, dlatego że został zatrzymany. Pomysł zniszczenia Armii Krajowej na Górnym Śląsku pojawił się w 1944 roku po naciskach z Berlina. Jak wynika z analiz historycznych, AK-owcy mieli popełnić szkolny błąd, zgadzając się na zespolenie wyzwolenia, do którego należeli Grolik i Kampert oraz katowickiego obwodu Armii Krajowej. Porucznik Wacław Stacherski na myśl o powiększeniu szeregów podziemnej armii miał bardzo się ucieszyć. Jednak nie wiedział, że był to początek jego końca. Zostaje ujęty w mieszkaniu konspiracyjnym wydany przez kapusiów, którzy zalęgli się w te struktury już w latach 40. Do pojmania dochodzi na ulicy. Ulica jest zaciemniona, Niemcy wyłączyli na niej oświetlenie. Wychodzi po prostu po rozmowie, tak? Wychodzi i nagle zostaje uderzony w tył głowy, pada i zostaje pojmany, następnie przewieziony tutaj. Co ciekawe, znaleziono przy nim broń i 3 granaty. Dlaczego ich nie użył? A wiemy, że odwagę to miał, bo w mundurze oficera SD wszedł na teren obozu i dokonał jego przeglądu. Po tym, gdy 20 marca aresztowano porucznika Stacherskiego, wydarzenia potoczyły się dosłownie lawinowo. O umieszczeniu polskiego oficera w więzieniu w Mysłowicach dość szybko dowiedzieli się jego koledzy z obwodu. Pierwsze, o czym pomyśleli, to jak najszybsze wyciągnięcie przełożonego z beznadziejnej sytuacji. Była jeszcze próba odbicia, dlatego że był osadzony, tak jak powiedziałem, w więzieniu przy dzisiejszej ulicy Szymanowskiego, ale to też była prowokacja tych dwóch konfidentów gestapo, dlatego że udali się do oddziału, który stał w Lesie Murcowskim i powiedziano, że no, jest szansa na odbicie z więzienia. Niczego nie podejrzewający AK-owcy bez większego namysłu podjęli tragiczną w skutkach próbę odbicia porucznika Stacherskiego. Oddział mający podjąć się tego bezprecedensowo trudnego zadania został w efekcie zlikwidowany 7 kwietnia 1944 roku. Na pierwszy ogień do akcji włączyli się Wiktor Adamczyk i Wacław Andryszak. Przyjechali tramwajem, wysiedli z tramwajów i udali się na rozpoznanie celem podania informacji dalszej do zgrupowania, które było w obwodzie, które miało zostać poinformowane, że teren jest czysty i można odbić Stacherskiego. Lecz wychodząc z tego tramwaju już mieli pewne podejrzenia, że coś jest nie tak. Zbliżając się do gmachu, do budynku aresztu, doszli do wniosku, że są zagrożeni. Wyciągnęli karabiny maszynowe, które mieli przy sobie i doszło do wymiany ognia. Oczywiście nie strzelali w powietrze, tylko razili żywe osoby. Wymiana doszła pomiędzy AK-owcami i gestapowcami, tak? W wyniku tej akcji zginęli, ponieśli śmierć.
W okolicach przystanku tramwajowego zginęło 2 hakowców, a w wyniku pomyłki gestapo ranny został również Wiktor Grolik, który po raz kolejny był głównym prowodyrem akcji wymierzonej przeciwko katowickiemu AK. Jeszcze tego samego dnia do kompletnie nieświadomych hakowców udał się kolejny konfident, informując ich, że teren jest czysty. Ci uwierzyli i ruszyli. Niestety po pewnym czasie ich ciężarówka została zablokowana, a z prawej i z lewej strony dosięgły ich kule specjalnego niemieckiego oddziału. Po tej masakrze i kolejnych aresztowaniach nie było już mowy o dokładnym odtworzeniu katowickiego obwodu AK. Jak się okazuje, Wiktor Grolik już w 1940 roku został przez śląskie harcerstwo rozpoznany jako konfident gestapo, o czym nie wiedział porucznik Stacherski. O tym, że Grolik jest zdrajcą, wiedział natomiast Jerzy Lis, harcmistrz pochodzący z Zabrza, związany na stałe z katowickimi chówcami. Po tym, jak przybył do Załęża z rodziną całą, od razu się zapisał do drużyny harcerskiej i w tej drużynie harcerskiej prężnie zaczął działać, szybko został drużynowym i w 25 roku właściwie, no to już był, już prowadził tę drużynę, oprócz tego pracował na kolei jako ślusarz. Później, kiedyś to było bardzo ważne w naszej rodzinie, przynajmniej, żeby mieć średnie wykształcenie, bo to była zupełnie już jakby inna, no inaczej się to postrzegało i to było ważne wtedy, to wykształcenie. Wtedy się przestał pracować na kolei, pracował jako stróż w banku rolnym i tam się uczył do matury, zdał tę maturę. Jako harcerz Jerzy Lis miał wykazywać się ogromną sumiennością i odpowiedzialnością, co stało się podwalinami wielkiej miłości, jaka połączyła go z jego przyszłą żoną Anną. Jako że on był reżyserem tych spektakli, scenarzystą i wybierał repertuar, zauważył, że fajna aktorka, no i potem zaczął jakoś niespodziewanie odwiedzać tę aktorkę u rodziców, bo kiedyś to tak się odwiedzało, że się przychodziło do rodziców odwiedzić aktorkę, w tym wypadku akurat, nie? Dalej wszystko się działo w ramach harcerstwa, ale do tego dochodziły jeszcze wyjazdy, wycieczki harcerskie w Tatry, w Beskidy, nad morze. Także to była taka miłość, ale bardzo silnie związana z harcerstwem. Ślub wzięli w 1934 roku. Na świat przyszła również 2 ich dzieci. Jednak wszystko zmienił wybuch II wojny światowej. Harcerze zeszli do podziemia i zaczęli organizować na szeroką skalę konspirację. 18 grudnia 1940 roku m.in. w wyniku działań Wiktora Grolika doszło do pierwszej fali aresztowań, w trakcie których w ręce gestapo wpadł Józef Pukowiec. Jerzy Lis, który od jakiegoś czasu pracował ponownie na kolei, 24 grudnia stracił pracę. Potem przez kilka lat ukrywał się w dalszym ciągu, prowadząc akcje konspiracyjne i sabotażowe. Babcia wszystkim mało wiedziała, bo dobra konspiracja to jest, im ludzie mniej wiedzą, tym lepsza konspiracja. Praktycznie dzieci przez całą wojnę, syn i córka, nie widzieli swojego ojca ani razu. Babcia widziała od czasu do czasu i to w miejscach dużo wcześniej ustalanych przez konspirację, sprawdzanych, czy nikt tam nie szpieguje, czy jest wszystko w porządku. I to były takie też miejsca bardzo pewne. I nie ujawniał się w ogóle, tylko tam no, spotkał się. Bardzo rzadko były te spotkania, niezwykle rzadko. Bo jednak ona była wciąż pod okiem gestapo, bo chcieli przez nią dojść do Jerzego Lisa. Jak wynika z grypsu przekazanego przez Jerzego Lisa, został on zatrzymany przez gestapo 5 maja 1944 roku około 11 przed południem w Dąbrówce Małej. Ten donosiciel go namierzył, przekazał informację gestapo. Gestapo momentalnie się tam zjawiło, otoczyło dom i go wzięło. Z tym, że jeszcze wcześniej, kiedy wiedzieli, gdzie on jest, ale jeszcze go nie złapali, wzięli na gestapo w Załężu jego żonę i ją przesłuchiwali. I w pewnym momencie wchodzi SS-man i powiedział, że można ją puścić. No to ona już podejrzewała, że coś jest nie tak. I rzeczywiście puścili ją, bo ona była zakładnikiem w pewnym sensie. Nie? Jerzy Lis trafił praktycznie od razu do Rosengarten, gdzie jak inni osadzeni był poddawany nieludzkim torturom. Jednak tak jak wielu, nie ugiął się i nie podał żadnych informacji mogących narazić pozostałych członków podziemia. Skatowany i obolały zdążył jeszcze jakimś cudem wysłać swojej żonie laurkę z okazji 10. rocznicy ślubu. 10 lat mija od chwili radosnej, gdy ciebie pojąłem za żonę. Dzisiaj jesteśmy w rozłące bolesnej, lecz już nie jestem zgnębiony. Burza dziejowa, hucząc wokoło, na wrogu się mści bez litości i już z daleka jutrzenka świta i słychać dzwony wolności. Dnie najgorsze mijają i wkrótce do ciebie wrócę. Jedyna,
by nie opuścić już nigdy w życiu ciebie, córeczkę i syna. Z Rosengarten list trafił do Auschwitz, gdzie stanął przed marionetkowym sądem gestapo znanym pod nazwą Standgericht. Skazano go na karę śmierci, którą wykonano 24 sierpnia 1944 roku. Jeden ze świadków tak wspominał jego ostatnie chwile życia. Stwierdzić mogę, że Jurek odważnie szedł na śmierć, świadomy należycie spełnionego obowiązku i przekonany, iż wiernie służył ojczyźnie. Dantejskie sceny w Rosengarten były na porządku dziennym, jednak warto pamiętać, że niemieccy okupanci zawsze potrafili się posunąć o krok dalej. Od 11 do 12 sierpnia 1943 roku Niemcy przeprowadzili akcję o nazwie Oderberg, której celem byli lewicowi działacze polskiego podziemia. W miastach takich jak Chrzanów, Trzebinia czy Czelać aresztowano dosłownie całe rodziny, włącznie z dziećmi, które następnie przewieziono tutaj, do Erzatspolizeigefangnis w Mysłowicach. Zdecydowana większość z nich nigdy nie powróciła do swoich domów. Akcja okupantów przeciwko podziemiu była zaplanowana szczegółowo, co zaowocowało dramatem wielu rodzin, głównie z rejonów Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego. Co więcej, przed właściwą akcją Oderberg również na terenie tych miast aresztowano rodziny działaczy. O świcie, kiedy ojciec był na nocnej zmianie tutaj w Jaworznie, zaczęli walić w okno Niemcy, także ja, jak były te dwa łóżka na mnie, te kawałki szkła spadły. Ja mamę wtedy budzę, mamusiu, ktoś się dobiera do domu. Mama coś narzuciła, poszła otworzyć, wparowało czterech Niemców. No i zamiast coś pytać się, to od razu rewizję robili. Wywalali wszystko, brat i siostra jeszcze spali w łóżkach, a oni już z nakaslików, z szafy, z tego, no szukali czy ojca, czy papierów jakichś, no czegoś takiego. No i potem, ponieważ nie znaleźli, to szybko raus przed dom, tak żeśmy się nawet nie zdążyli niektórzy ubrać. Mama tylko jedyną rzecz, którą pamiętam, to połówkę chleba wzięła. No i dom zaplombowali, natomiast jednego z nich zostawili z nami przed domem, a ci trzej pojechali do Jaworzna na kopalnię po ojca. Okazało się, że ojca nie ma. Jeszcze nawet taki jeden sąsiad, jeden z tych trzech domów, Langier, pojechał na rowerze do mojej babci, żeby czasem ojciec nie wracał do domu, bo rodzinę Niemcy aresztowali. Jak wszystkie rodziny z właściwej akcji Oderberg i wcześniejszych zatrzymań, pani Józefa wraz z rodzeństwem i matką trafili do Rosengarten, gdzie rozpoczęła się jej kilkuletnia gehenna. To wiem, że ich tam do takiego budynku brali, że mamę bili, że tam ją czymś tego... No, cucili, ta ciocia była, mdlała, bo to była w ciąży. No i tam wiem tylko, że jakąś miskę nam dano później, taką metalową, i żeśmy tak właśnie z tego chleba robili sobie takie, wie pan, coś a la łyżki. No i potem, po jakimś czasie, trudno mi powiedzieć jakim, zjawił się samochód ciężarowy, to widzę cały ten, wie pan, ten obraz mam w głowie, jak te budynki były usytuowane. Nawet kiedyś miałam ochotę tak chodzić, no ale by mnie nie puścili, żeby to obejrzeć. W każdym razie przyjechał samochód ciężarowy z taką plandeką, takie trzy ławki były, jak to się jeździło dawniej. Otwarli ten tył i ja, nie wiedząc, co się dzieje, widzę, że dzieci biorą. Zaczął się wielki wrzask, płacz, krzyk. No to widząc to, łapałam mamę za szyję, nogami ją objęłam, żeby mnie nie zabrali, bo taka była logika dziecka. No ale też zostałam tam rzucona. Tego dnia pani Józefa widziała po raz ostatni swoją mamę, którą skatowaną przewieziono jednym z transportów do Auschwitz, gdzie w niedługim czasie zmarła, podobnie jak reszta członków jej rodziny. Pięcioletnia wówczas Kotyrba trafiła najpierw do obozu dla dzieci w pogrzebieniu. Dalej nie wiedziałam, co się dzieje, co jest, że to wojna, że to jest jakieś... W ogóle nie miałam związku z tym, że to jest aresztowanie, przez kogo, co, jak. To wszystko było w takim jakby śnie, dosłownie. No dopiero za jakieś 3 tygodnie przywieźli bardzo dużą grupę dzieci. To była właśnie ta grupa, do której
były przywiezione dzieci z tego, z Czeladzi, z Sosnowca, z Szanowa, z Myślachowic. I tych dzieci było dokładnie przywiezionych 201. Mówię to, dając swoją głowę, bo mam dokumenty. W pogrzebieniu Kotrybę odwiedziły ciocia i babcia, lecz ich kontakt ograniczył się do spotkania przy obozowym ogrodzeniu. W obozach, do których trafiała, dzieci były bite i poniżane. Jedną z kar było umieszczanie w piwnicy wśród zwłok nieletnich, którzy z powodu wyczerpania wcześniej zmarli. Były też karcery. Jednak z jej dalszych relacji wynika, że to, co spotkało ją w pogrzebieniu i następnym obozie, było dopiero preludium do tego, co czekało ją w Potulicach, gdzie wraz z resztą dzieci z akcji Oderberg trafiła w 1944 roku. Część dzieci poszła do szpitalika, część do pracy, a nas grupka miała właśnie porządek. Tym wiem, że jak pamiętam, jak myłam podłogę między pryczami, potem wokół baraku trzeba było posprzątać. A jak już się skończyło, tośmy siadali na tych schodkach i ponieważ nas oprócz głodu, nędzy i osamotnienia, to nas jeszcze insekty bardzo atakowały. Także ręcznie jeden drugiemu czyścił głowę. W międzyczasie zginął ojciec Kotyrby. Został zastrzelony w trakcie zasadzki w jednym z jawożnickich lasów. Po tym, gdy pięciolatka i rodzeństwo zostali sierotami, walkę o ich odzyskanie z rąk hitlerowców podjęła ich babcia, która wiedziała, gdzie znajdują się dzieci. Zdobyła takie zaświadczenie właśnie, że nasi rodzice już nie żyją, a ma się kto nami zająć, żeby nas zwolnili. I z tym ona i ciocia tej małej dwuletniej przyjechały do Potulic, bo moja babcia to była przebojowa w urzędach, a w domu nie. No i przyjechała, to wtedy ktoś tam przyszedł po nas, całą nas siódemkę wziął do takiego budynku, tam babcia była z tą ciotką tej jednej, no i nawet pamiętam, że ją czarną kawą poczęstowali, no i widziała, że żyjemy, że tego i powiedzieli, że absolutnie dzieci nie dadzą, no i odjechały z niczym. Gehenna Kotyrby i jej rodzeństwa trwała do wyzwolenia Potulic przez wojska polskie i rosyjskie 24 stycznia 1945 roku. Potem wraz z rodzeństwem została przetransportowana do szpitala w Będzinie, by po rekonwalescencji wreszcie wrócić do domu swojej ukochanej babci. Zarówno ona, jak i jej rodzeństwo mieli wiele szczęścia, którego zabrakło wielu dzieciom uwięzionym i zmarłym z wyczerpania w konsekwencji akcji Oderberg. Można pokusić się o stwierdzenie, że to, czego nie zdążyli zrobić Niemcy, dokończyli za nich Polacy, którzy tuż po ewakuacji tych pierwszych, 26 stycznia 1945 roku, przejęli Rosenkarten i utworzyli w nim obóz pracy. Do utworzonego przez Polaków obozu trafiali byli żołnierze Wehrmachtu lub SS-mani, ale głównie byli osadzani tutaj zwykli Ślązacy, którzy w trakcie okupacji niemieckiej podpisali tak zwaną Volkslistę. Podpisanie takiego dokumentu dla nowych polskich władz komunistycznych było równoznaczne z popieraniem w trakcie wojny Hitlera. Trzeba mieć również świadomość tego, że ludzie, którzy trafiali do obozu pracy w Mysłowicach, Zgody w Świętochłowicach czy Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, nigdy nie byli skazywani prawomocnymi wyrokami sądów. Na Śląsku wszyscy musieli mieć Volkslistę. Tylko była kwestia grupy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Ale tu nie było tak, że kto chciał, to szedł na Volkslistę. Tu był obowiązek i na to są dokumenty, to są IPN, to już rozpracował też. No i z tym, że jaką grupę, tu się nie wybierało grupy, tylko to były z góry potem wyznaczone przez urzędy niemieckie, gdzie, kogo, do jakiej grupy wsadzić. Grupa pierwsza odpowiadająca Niemcom. Nie mówimy o Reichsdeutschach, czyli o tych, którzy mieli ten status, a byli przedwojennymi mieszkańcami Rzeszy Niemieckiej, czyli Bytom, Zabrze, Gliwice. Grupa druga, która była obliczona na osoby spolonizowane, ale jednak nie Niemców. Co zaznaczyć należy? Wszelkie stanowiska kierownicze w zakładach to musiała być osoba z grupą drugą. Grupa trzecia, najbardziej liczna, to były osoby spolonizowane. Tak? Tutaj było najwięcej osób. I grupa czwarta, no to już była taka najmniej liczna, natomiast
Ona też, no to już byli Polacy, muszę powiedzieć. Tą Volkslistę podpisano, jakie były warunki, czyli pobór do wojska. Z drugiej strony brak podpisania Volkslisty oznaczał wysłanie do obozu koncentracyjnego na przykład. Tak więc to było taki wybór między złem a złem, tak? Bo my mieli dwójkę. Oni robili, jak Polsce robili, to nie pytali, no oni robili od siebie dwójkę. Chcieli dali, bo, a myśmy z Ślązakami od dziada, pradziada, bo jak szukać moich krewnych, to ino Wysowica, zazwyczaj. To nie tak, że jak ktoś był, powiedzmy, należał do mniejszości, to od razu był hitlerowcem. Mój ojciec, i to na to mam dowody, w tej chwili pan Rosenbaum z IPN-u katowickiego miał taką knypę na temat pana Panta. To był taki Ślązak z Zaolzia, który stworzył taką tutaj partię, która była ewidentnie antyhitlerowska. Ewidentnie. Zresztą na dowód tego było to, że jak przyszli Niemcy w 1939 roku, to ojca od razu, bo ojciec należał do tego ugrupowania pantowskiego, od razu go znieśli ze stanowiska, a był głównym księgowym w zakładach hutniczych, cynkowych w Szopienicach. Czy obozy pracy były postrzegane z jednej strony jako kara dla osób współpracujących z Niemcami w czasie wojny, mimo że tej współpracy wcale nie musiało być, ale już sama przynależność do danej grupy Volkslisty, tudzież przynależność do jakiejkolwiek organizacji młodzieżowej, zawodowej, ale już sama to wystarczyło. I mamy źródło, taniej, darmowej siły roboczej. Mamy tutaj co najmniej kilkanaście kopalń, które można wymienić, które korzystały z więźniów obozu pracy w Mysłowicach, w kilku zjednoczeniach węglowych. Ale nie tylko kopalnie, tak? Bo to również inne zakłady, które wykorzystywały pracę tych więźniów. On poszedł rano do pracy jeszcze, bo on pracował w Katowicach na Podgórnej. Tam była siedziba Giszego. To była firma jeszcze dali Giszego, bo ona ciągnęła się sprzed wojny, przez wojnę, aż do krótko jeszcze w czasach, teraz już po wojnie. No więc on poszedł do pracy, no i tam przyszli i go zwinęli. Nie? Ja miałem 10 lat, więc byłem dzieckiem, ale dokładnie pamiętam te czasy. Więc gdzieś na drugi, trzeci dzień mama się dowiedziała, gdzie jest Mysłowica. Rodziny nie wiedziały, gdzie trafili ich ojcowie, synowie, bracia. Po prostu wychodzili z milicjantami czy z ubekami i ślad po nich ginął. Po kilku dniach rodziny zaczęły interesować się i poszukiwać tych osób. I nikt im nie był w stanie powiedzieć. Kiedy się dowiadywali w końcu, to oczywiście gdzieś pod tym obozem koczowali, mając nadzieję, że tą osobę gdzieś tam dojrzą. Warunki tam były straszne, fatalne w tym obozie. Tam umierali na potęgę. Rano, ojciec później opowiadał, że pierwsze co było rano, jak wstawali, to zaczęli się liczyć, kto wstaje, a kto nie wstaje, bo ten, kto nie wstał, to już nie żył. No więc najpierw zaczęli sprzątać wszystkich nieżywych już i wywozili na cmentarz, potem w Mysłowicach. I tam jest cały taki cmentarzyk był tych ludzi. No, były choroby zakaźne, był tyfus, więc umierali. No, już nie mówiąc o szawicy i tak dalej. No i przede wszystkim jak ktoś coś powiedział źle tego, no to po prostu bili, lali, no tak jak to w obozach było. Trzeba pamiętać, że ówczesne władze, organy bezpieczeństwa, czy to funkcjonariusze UB, czy Straż Więzienna, to raczej są osoby z nizin społecznych, które generalnie dorwały się do władzy, no i tej władzy nadużywały, tak, bo miały taką możliwość. Ten Klabisz,
jak szedł do domu, młody chłopak to też był. I ja mówię, chwili trafił, zapytam się, czy on wychodzi kiedy na wiosnę, czy tam jest w ogóle. A on mi mówi, że nie może mi dać odpowiedzi na to, bo jest w służbie, nie wiemy, a po służbie nie może. A on mi wprost powiedział, a oddasz mi się. Ja mówię, mowy mi brakło. Ja mówię, jakby tata wiedział, że za jaką cenę jeszcze chce widzieć, to by mnie nie chciał widzieć. Ja mówię, no to nie mamy co gadać. Tam schodziło się między takimi domami, tak tam jest takie most westchnie. Tak, i tam się wchodziło. I oni tam wchodzili kolumną całą, ci więźniowie przechodzili i myśmy tam stali. I oczywiście strażnicy koło nich i myśmy wtedy ojca widzieli. Ale to był jedyny kontakt, taki wzrokowy, jak on przechodził. Bo nie można było tam z nim stanąć i rozmawiać. Skorwyra, w przeciwieństwie do komendanta obozu w Świętochłowicach, Salomona Morella, nie ma żadnych relacji, które by stwierdzały, że wykazywał się podobnym sadyzmem czy biciem więźniów. Więc tutaj można to odnieść na jego korzyść. Natomiast negatywnych ocen na jego temat nie ma. Na temat Brabańskiego nie spotkałem się, no, on był bardzo krótko. Co do Oczkowskiego, taką jedną relację tylko słyszałem, że potrafił uderzyć i to mocno, ale nie było to jakby nagminne działanie takie jak w Świętochłowicach, że organizowano imprezy pijackie, po których w ramach rozrywki maltretowano więźniów. Jedyna rzecz pozytywna w tym wszystkim była ta, że można było im dowozić jedzenie, tym więźniom. Oczywiście nie wszyscy, bo myśmy wiedzieli, gdzie jest ojciec i mama zawsze, prawie codziennie przygotowywała obiad i myśmy ten obiad zawozili. Mama mnie brała i ja, dlatego ja to wszystko do głowy przeżyłam, bo mama zawsze ze mną szła. Z tyłu to ci więźniowie wszyscy jednak wyglądali. Ale on nie widział. Jak mnie zobaczył, to ja go też widział, ale później już. No. To my się namili. Wzroki my się porozumiewali. I to już potem był ten kontakt taki, bo ja była codziennie. Przeważnie jak z obiadem jechali, chyba godzina pół do 12. To ja nieraz, jak jechałam, to wpadałam przy kopalni, jak trawa jadł, do obojenia jakiego w domu, bo mi pokazał, że chce pić, żeby się dać napić. To poleciał, dajcie mi wody, dajcie mi wody. Szklankę, dajcie mi do butelki, bo no, okej, spojrzeli. A akurat się szykował facet do roboty, go do mamo, daj mu moja kawa, bo już była przygotowana, daj mu moja kawa i daj mu chleb i tego. To wzięła, wziął dla nim się chleb, tak mu go podała. Nieraz się udało. Było to o tyle dobre, że to jedzenie jednak spowodowało, że ojciec miał wtedy 50 lat. Spowodowało, że on to wytrzymał wszystko. Natomiast ci, którzy nie mieli żadnego kontaktu z rodziną własną, bo albo rodzina nie wiedziała, albo daleko mieszkała i tak dalej, więc nie przyjeżdżali z prowiantem, no ci po prostu umierali. I umierali z głodu. Tata z tym swoim towarzyszem przyszli, a to był pastor ewangelicki, ten drugi. No tato, macie, ty podziel się. Tata są. Tata robi to na ciebie, do mnie tato, weźcie, by sobie to we dwoje, zjedźcie to. Tata podaje tym pastorowi
przedzielił to na pół. I tym pastorowi to daje. Ten pastor zamiast to zjeść, to go daje i przekmarzali się. Ja go mówię, zjedźcie, bo nie ma czasu. No ale wreszcie ten pastor wziął tę połowę pierwszy zjadł, bo tata może móc zjeść. A potem tata i ten pastor, ile błogosławieństw, ile czego życzył. Powiedział mi, że mu być aniołem śmierci i ludziom śmierci. Ujrzeniem śmierci. No bo ty jesteś moim aniołem śmierci. Ale jakby go pani wiedziała, nie widziałaś takiego człowieka, umarłego, jak on żywy. Tak, no były takie sytuacje, że udawało się dostarczyć, ale to rzadkość, dlatego że te wszystkie paczki żywnościowe, które, tak jak pan tutaj mówi, które docierały, to zazwyczaj były konsumowane przez pilnujących tutaj. Chyba że udało się wejść w jakiś kontakt z jakimś strażnikiem i opłacając go takim jakoś sowicie, dało się przekonać go, aby dostarczył paczkę żywnościową, ale to była rzadkość. Ta pani, którą tutaj, starszą panią, którą poznałem, obozowiczkę, pani Ewa z Bielska, twierdziła, że nawet jak koń padł, to z tego mięsa nie można było skorzystać, bo to zazwyczaj było zjadane przez strażników. Jeżeli popatrzeć po przyczynach zgonu, które zostały podane przy niektórych osobach, no to w wielu przypadkach one są inne od faktycznego stanu. To znaczy jest podane choroba serca, czy wszystko, co jest niewykluczone, aby rzeczywisty stan zaniżyć. Nie chciano pokazać faktycznej skali, no bo to źle świadczyło o kierownictwie obozu, również w oczach przełożonych. W obozie pracy w Mysłowicach oficjalnie zmarło ponad 2300 osób. Oficjalnie, bo tak naprawdę dokładnej liczby zgonów nikt nie jest w stanie określić. Prawdziwe żniwo zebrał tyfus, który w przeludnionym obozie rozprzestrzeniał się z prędkością światła. Trzeba mieć świadomość, że o ile w trakcie okupacji niemieckiej w jednym momencie w obozie przebywało około 1000 osób, tak w szczytowych momentach pod polską kuratelą już około 5000. I to właśnie wtedy, według relacji świadków, miało dochodzić do masowych wywózek ciał z terenów byłego Rosengarten, które następnie grzebano tutaj, w Mysłowicach, na cmentarzu ewangelickim. Przede wszystkim żadnych leków, tak, których nie było. Nie było ich nie tylko dla więźniów, nie było ich też dla obsługi obozowej. Nikt nie chciał trafić do szpitala obozowego, no bo tak zwana umieralnia to dla więźniów była, więc tam tylko jeżeli już tam ktoś trafił, to było wiadomo, że już stamtąd nie wyjdzie. Skąd ta epidemia? Warunki panujące przecież, zawrzenie, zapluskwienie, czyli tutaj kompletnie brak higieny, czy brak możliwości umycia się najprostszego, wyprania tych rzeczy, w których się chodziło, sienniki, w których roi się od robactwa, więc tutaj do tego dochodzi to słabe wyżywienie, czyli osłabienie organizmu. Sąsiadka mamie wzięła na przechowanie maszyny, rower na tej. I ten rower mi sprzedali i ja miała kolczyk w uszach. To mi ten kolczyk sprzedali, mama pierścionki różne sprzedała na debeceliny, czy penicyliny to było. I ktoś to tam kupił, bo ciotka miała znajomego, ktoś to kupił, ciotka dołożyła jeszcze. Kupili zastrzyki, bo powiedzieli, jak będzie dwie serie tych zastrzyków, to wyjdzie z tego. I poszłam do Pryczkowski, był lekarzem. Ja poszłam do niego i powiedziałam mu, że mam lekarstwa do właśnie do taty.
nazwisko, a ja myślę, że nazwisko to nazwisko, to już tam mówi, to nazwisko, to nazwisko, to mi mówi. Wczoraj chyba przeglądałem, a jeszcze... Ale niech pani mówi, że nie żyje. A on mówi tak, wczoraj pan dzwonu podpisywałem. Wychodzi do tego, że sąd wydaje orzeczenie o zwolnieniu z obozu, a władze obozowe odwlekają ten moment, dlatego że gwałtownie kurczy się baza darmowej siły roboczej. Więc ktoś, kto już powinien wyjść, jeszcze jest przetrzymywany. Przywozili go z Mysłowic do hal targowych, bo tam przeładowywali towary w Katowicach. Ale tam nie mieli już strażników i wypożyczyli Rosjan, żołnierzy rosyjskich. A z nimi to można było wszystko zrobić. Mama zorganizowała takie buteleczki z wódką, z alkoholem i dawała im. I oni wtedy od razu ojca zawołali i myśmy stali tam przy, bo to ogrodzenie było, ale siatka. Więc rozmawialiśmy tam godzinę, dwie z ojcem i tego, i oni na to wszystko pozwolili. Więźniowie do połowy 1945 roku byli osadzani w obozie, właściwie we wszystkich obozach, no ale tutaj mówiąc o tym konkretnie, bez sankcji prokuratorskiej czy sądowej. Czyli nie było nakazu sądowego czy prokuratorskiego, że kogoś zatrzymujemy i go osadzamy w obozie. Nie było. Nikt z tymi ludźmi nie rozmawiał, dopóki tak naprawdę w obozie nie zjawiła się komisja prokuratorska, a ona zjawiła się dopiero w sierpniu. I dopiero po tym czasie zaczęły się pierwsze zwolnienia z obozu, bo pierwszy raz przyjęto zeznania od tych osób. Opuszczenie obozu pracy w Mysłowicach było możliwe nie tylko dzięki pracy Komisji Prokuratorskiej czy łasce władz. O wypuszczenie więźniów zabiegali również członkowie ich rodzin, głównie żony i matki, zbierając jak najwięcej dowodów na to, że w trakcie wojny ich bliscy nie sympatyzowali z Niemcami. Inaczej było w przypadku rodziny Pawlików. Żona osadzonego nie tylko codziennie dostarczała swojemu wycieńczonemu mężowi obiady. Wykonywała również tytaniczną pracę, której celem było uwolnienie go z matni systemu totalitarnego. Była niesamowicie zaangażowana w organizację, powiedzmy, już nie mówię o prowiancie, bo to wiadomo było, ale wszystkim zbierała w związku z tą sytuacją, jaka była ojca, zebraniem od wszystkich znajomych, sąsiadów i innych znajomych, opinii o ojcu. Zamierzając te wszystkie opinie potem odpowiednim władzom pokazać, jak był traktowany przez znajomych i ojciec, mój ojciec w czasie wojny. I ona to zrobiła, to był cały plik opinii różnych. W związku z tym, że gro osób było zwalnianych, w związku z tym praktycznie te obozy zamykano, bo już nie było w nich więźniów. Więźniów przenoszono do Jaworzna, do Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, który był jakby organem nadrzędnym dla obozów w Mysłowicach. Do dzisiaj to pamiętam. Przede wszystkim rozebraliśmy go i to było publiczne wtedy palenie tego zawszonego ubrania w piecu, bo oni wszyscy tonęli w wszach. I to pamiętam jak dziś, ojciec prawie nagi, a ubranie całe poszło do pieca. Dopiero potem się kąpał i tego i zmienił ubranie. No. Także oczywiście mama mu tam bieliznę czy coś donosiła, bo to tego, no ale co to za bielizna czysta, jeżeli ubranie było zawszone i tak dalej. Nie? To. Poza tym no, dalej to przeżywał, że dlaczego jego to spotkało. On nie umiał długi czas przejść przez to.
Zarówno w obozie stworzonym przez hitlerowców, jak i tym później zarządzanym przez władze komunistyczne zginęło wiele osób. Statystyki mówią o ponad 20 tysiącach, jednak prawdziwą liczbę znają tylko oprawcy. Gdy wyprowadzono stąd ostatnich więźniów, miejsce kaźni zaczęło z biegiem lat popadać w ruinę, głównie z powodu wylewającej rzeki Przemszy. W 1975 roku do budynków po dawnym Rosengarten wprowadziło się Centralne Muzeum Pożarnictwa, lecz po serii zalań podjęto decyzję o opuszczeniu kompleksu i budowie nowej siedziby. Potem budynki Rosengarten wyburzono, a w ostatnich latach powstał tu miejski park. O ofiarach obozu przypominają dwa pomniki, starszy znajdujący się u góry w okolicach dawnej bramy wjazdowej oraz nowy symbolizujący ściany baraku numer 1. Spacerując tu warto jednak pamiętać, że na tej ziemi zginęło wielu polskich patriotów, jak i całkowicie niewinnych cywili.